czekoladowy, waniliowy. Witamy, jesteśmy w Gdańsku, Czerwony Korsarz Gdańska, Pomorska Telewizja Narodowa. Napotkaliśmy tutaj ciekawe stoisko z lodami tureckimi. Tutaj mamy oryginalnie tureckie lody i chałwy. Tutaj jest, o, dziecko właśnie będzie kupowało tego loda. Z tego, a tutaj tak się nakłada, o. To jest fachowiec Turek. Jak masz na imię? Your name? Kemal. A chief? Ahmed. Ahmed, ty jesteś w Polsce już długo? 21 lat. No to już długo nawet. No łapaj. No jakoś trudno złapać tego loda. Latający lód, ciężko się odrywa. Dostałaś tylko skorupkę, a loda nie ma. No nie tak łatwo loda tureckiego złapać. Tak. To jest turecki lód? Patrz. Działasz, trzeba wiedzieć. Ja teraz wiem jak będzie, to jest łatwe. Tak? To jest łatwe? Tylko złapać tego na głupę, pamiętaj. Pamiętasz, przepraszam. Zobacz. No i nareszcie dostała loda. Tak. A widzisz jak to jest? Dostajesz loda i nie masz loda. No nareszcie się dosykałaś. I jak ci smakował ten lód? Jeszcze nie wiem. Spróbuj. Dobry. Dobry jest? Turecki. W Turcji oglądam, jak to nakładają. No tak, no w Turcji tak właśnie nakładają. Oryginalna turecka receptura. To jest z czego to się robią te lody? To jest zrobione koziego mleko prawdziwe. Kozie mleko, troszkę, a tak, prawdziwe jest. Tak, dlatego że zupełnie inny smak. Cieszę się. Dlatego, że tak jak widać ludzie bardzo zadowolony, zupełnie smakuje. Inny smak. Bardzo tak, proszę, tak, lody gęsty tureckie, i smaczne. I smaczne, tak. To nie są takie zwykłe lody jak u nas z Algidy, czy innych renomowanych firm zielonej wódki. Prawdziwy, gotowany mleko i wanilia albo dodatkowe owoce. I długo to się tak miesza tym drągiem? Tak, trzeba około godziny mieszać. Pomieszaj to, słuchaj. Dawaj, zobaczymy jak to się robi tutaj te lody. Tak, o. Tu się tak specjalnie, taką specjalną tyczką miesza. No, gęste te lody rzeczywiście twarde są. Konsystencja taka jest bardzo twarda, ale smakują. Oczywiście. Co jeszcze tutaj, szefie, polecacie? Tam macie chałwę. Halwa oryginalne tureckie, konfitury różne, figi. Figi też. Tak, konfitury, figi, różnych ajwarów, ostry sos nasza. Ajwar? A co to znaczy ajwar na polski? Ajwar, różnych grillowane warzywa. Warzywa grillowane. Tak, warzywa grillowane i przeprawione do smarowania, do kanapki, do wędliny, do makaronu, do wszystkiego można używać. Aha. I herbatka tureckie, oliwki oczywiście, oliwki. Różnych orzechy, tak. A to wyrabiacie te w Turcji, to jest Turcji, tureckie, oryginalne tureckie? Wszystkie oryginalne tureckie produkty, tak. I tak, i tutaj jesteś u nas już 21 lat, gdzie ty mieszkasz w ogóle? W Warszawie. W Warszawie, i tak. Tam też masz swoje stoiska, sklepy? Mamy Marszałkowską 83 w Warszawie, jeden sklep, i Aleja na Pawła 43A, drugi sklep. I na pewno macie wzięcie u warszawiaków. Oczywiście, prawda. Mamy stawy klientów już, ludzie bardzo zadowolone i smakują i wracają i reklamują raz. No rozumiem. Tak. No tak, tutaj w torebkę właśnie pakuję. Pani jak ma na imię? Kasia. Pani Kasia tutaj, tej pani. A pani jak ma na imię, proszę Ania? Pani? Ania, kupuje pani te tureckie wyroby? Lubi pani tureckie? Tak. Rozumiem. A skąd przyjechała pani? A nie, ja tutaj. A, po drugiej stronie ulicy. No, widziała pani przez okno. No właśnie, to przez okno widać było te stoisko. Warto, ale warto tu przychodzić. W zeszłym roku też byli. W zeszłym roku też jeście byli na jarmarku. Tak. Często przyjeżdżałaś pan na jarmark z tą ekipą? Co roku stara się być. Tak, no tak. Dobrze. No dziękujemy, zapraszamy ponownie. Serdecznie. Ponownie zapraszamy. Przyjaźnienie na tureckich. Oczywiście. Polska, Turcja, my zawsze się lubimy. Dziękuję. Ahoj. Czerwony Korsarz, Pomorska Telewizja Narodowa. No właśnie tutaj odwiedziliśmy tureckie stoisko. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na lody tureckie po turecku. Zapraszamy. Zapraszamy. Ahoj. Ahoj.